jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam za przybycie, że ten wyjątkowy dzień, jakim jest Dzień Kobiet, chcecie spędzić właśnie tutaj z nami. Jestem zaszczycony naprawdę i dziękuję za to przybycie. Korzystając z okazji, że jesteście, pozwólcie, że złożę Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzenia spełnienia wszystkich Waszych marzeń, życzenia samorealizacji przede wszystkim, życzenia takiej energii życiowej, dużo zdrowia, żeby te marzenia realizować. No i wszystkiego najlepszego. Spełniajcie się na wszystkich płaszczyznach życia. Najlepsze życzenia dla Was. Jesteście wyjątkowe, mądre i przede wszystkim, kochane kobiety, dbacie jak nikt o szczęście Waszych rodzin, o szczęście dzieci i mężów. A to my tak naprawdę jesteśmy szczęściarzami, że Was mamy. Kochane Panie, za domowy spokój, za zaangażowanie, za przejmowanie od facetów tej niby silniejszej płci mnóstwo obowiązków, które przejmujecie tak bezwiednie, tak dzień po dniu, tak cicho, przez dziesiątki dni, miesięcy, lat okazuje się, że facet ma mniej do roboty jak kobieta i tych codziennych obowiązków wcale, ale to wcale nie ma kobieta mniej, przeciwnie, ma ich dużo, dużo więcej. Niewspółmiernie niższe są jeszcze Wasze wynagrodzenia niestety i nieadekwatne do rzeczywistego zaangażowania i rzeczywistej pracy, ale w tej kwestii coś się zmienia i mam nadzieję, że się zmieni. Dziś oglądając Facebooka zobaczyłem takie zdjęcie znamienne bardzo, tory kolejowe, prosta linia przez las i zagmatwane na wszystkie strony przejazdy kolejowe, istna plątanina. Pod pierwszym napis widzenie świata przez mężczyznę, po drugim widzenie świata przez kobietę. A pod spodem jeszcze jeden wyjaśniający wszystko. I dlatego jedno drugiemu jest potrzebne. Właśnie tak. Dokładnie rzeczywiście tak. Bo nic nie jest tak proste, jak wydaje się facetom. I nic nie jest tak naprawdę skomplikowane, jak wydaje się kobietom. Cała sztuka w tym, żeby w tym codziennym życiu z waszymi mężami, synami, wnukami, kuzynami, znajomymi, szefami i współpracownikami znaleźć ten złoty środek. A nawet jeśli w tych drobnych, życiowych kutalczkach, z których składa się życie, najczęściej w 99% dojdzie do remisu, to i tak jest remis ze wskazaniem na kobietę. Prawda? I can do to keep from crying, because you need to be.
co znajduje się w herbie gminy Drelów? Która pani? Ta w szarej kluzeczce. Pani się nazywa? Pani Renata. I pani Renata odpowiada. Wiatrak? Oczywiście jest to wiatrak. Wielkie brawa dla pani Renaty. Dla pani, gdzie, skoro tak, odbędą się tegoroczne. Chyba pani była pierwsza. Nie bez przyczyny, bo w łuskach pani z łózek to wiedziała. Wielkie brawa. Zapraszam, rodziliście się do odbiór. Jest to wiatrak z kolorami gminy Drelów. Bardzo dobrze. A ten element taki, który... Spódnica. Bardzo dobrze, tak zwana kiecka. Zapraszam cię do nas. Nazywa się zespół pieśni i tańca działający przy gminie Drelu. Chyba pani z... pani Stosiki, tak? Drelowiacy, bardzo dobrze. Zapraszam po odbiór węgiel. To jest bardzo proste. A jaka publikacja została wydana w ostatnim czasie przez gminę Drelów i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej? Kasia, byłaś pierwsza. Bardzo dobrze, zapraszam cię na scenę. Jak zgodnie z legendą nazywają się bagienne tereny gminy Drelów? Kto to powiedział? Bardzo dobrze. Dzień dobry, kochane panie. W wolnej chwili zapraszamy na badanie skóry. Doradzimy odnośnie kosmetyków, zabiegów i udzielimy odpowiedzi na wszelkie wasze pytania. Miłego wieczoru. Dobrze, więc ja zacznę. Czym są olejki eteryczne? Są to lodne, aromatyczne związki, które znajdują się w różnych częściach roślin. Mogą być w kwiatach, tak jak na przykład w lawendzie, mogą być w pączkach, mogą być w korzeniach, łodygach czy liściach. I po co one w ogóle są roślinie? Roślina wytwarza olejki dla obrony. Dla obrony przed wirusami, bakteriami, pasożytami, gryzoniami, grzybami, ale także służą... Służą do obrony, ale mają też inne funkcje, no bo jakby przyciągają też owady i dzięki olejkom eterycznym właśnie roślina może być zapylona. Także olejki eteryczne nie tylko służą nam jako apteczka domowa, ale niektóre z nich są także skutecznymi afrodyzjakami. Także to też jest ciekawa strona olejków. A może ktoś mi powie, co to jest na tym wzorze? Warto wiedzieć, co to jest, bo w większości jesteśmy od tego związku uzależnieni. To kofeina, szanowni państwo. Związek chemiczny, który przyjmujemy codziennie. Skąd pochodzi nazwa kawa? Kawa, takie słowo, wzięło się z Bliskiego Wschodu, z języka arabskiego, gdzie kawa oznacza właśnie kawę. Turecki, podobnie włoski, kafe. To już coś bardzo bliskiego nam. Etiopskie miasto Kaffa również kojarzy się z kawą i to nie bez przyczyn. To właśnie w Afryce wieki temu, jeszcze przed Chrystusem, niejaki Sheikh As-Sadhili Sufi zobaczył, że jego kozy, które wypasa gdzieś pod krzakami, zachowują się bardzo dziwnie. I co odkrył? Że te kozy jedzą owoce kawowca. I po tych owocach zachowują się bardzo dziwnie, skaczą, nie chcą iść spać. Doszedł do tego, że zjadły te owoce, nie pozwoli im jeść więcej. Mało tego, jego odkrycie doprowadziło nas do tego, że wszyscy dzisiaj poniekąd te owoce spożywamy. No nie do końca owoce, bo my spożywamy to, co jest w środku w tych owocach, czyli ziarna kawy. Ziarna najpierw wysuszone, pozbawione tej owocowej otoczki, a później jeszcze wypalone. A taką metodę, jaką dzisiaj znamy, czyli suszenie, palenie, potem mielenie i zalewanie wodą na różne sposoby, opracowano w Jemenie w okolicach XIII wieku naszej ery.